Tego sprawy bieżące. Proszę o zabranie głosu. Pytanie mam. Proszę. Czy istnieje jakaś siła, która mogłaby spowodować, żeby nasza służba zdrowia wyszła do pacjenta, czy nie ma takiej możliwości? Czy możemy coś z tym zrobić? Bo ja na przykład bywałem na ręczowej u lekarza i tam nie mam problemu. Można sobie wchodzić do gabinetu. Bo... Dobrze, Szanowni Państwo, na komisję była proszona Pani Dyrektor, Pan Przewodniczący, jakby te obrady ustala zaproszenie kosztów. Jeżeli chodzi o ośrodek zdrowia, z naszej wiedzy jaka jest, ośrodek zdrowia jest otwarty, przyjmuje pacjentów w ośrodku zdrowia. Kurowiec, pacjenci są przyjmowani w ustalonych terminach przez lekarzy w odstępstwie czasowym. Te wizyty ustalone są telefonicznie. Rozumiem, nasz ośrodek zdrowia nie jest tak formalnie zamknięty. Tylko jest pewne zasady wprowadzone, ustalające kto i w którym momencie i o jakim czasie ma do tego ośrodka się dostać. Do mnie docierały sygnały, problemy z dodzwonieniem się do ośrodka zdrowia. A niektóre ośrodki zdrowia wprowadzają, dopiero my rozmawialiśmy na temat tej z częścią radnych po komisji rewizyjnej i ona była w piątek, dzisiaj w poniedziałek. Niektóre ośrodki zdrowia wprowadzają centralę systemu kolejkowego, że jest podawane, który w kolejce, jeżeli chodzi o dodzwonienie się do rejestracji. W rejestracji to bym musiała Pani Dyrektor przekazać. Są uruchomione 4 numery telefonu i jak jest jedna Pani rejestratorka albo dwie, nie jest w stanie rozmawiać przez 4 telefony na raz. Ośrodek jest otwarty, rozmawialiśmy również z osobami, które reprezentują inne ośrodki, a co ogniska koronawirusa, to niestety muszą wprowadzać takie obostrzenia, aby nie było sytuacji, że na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych w rejestracji gromadzili się mieszkańcy. Problem z dodzwonieniem pojawia się o godzinie 8, kiedy wszyscy nagle dzwonią do ośrodka zdrowia. Najlepszym sposobem byłoby, jakby na tym spotkaniu, czy na tej komisji, czy kolejnej pojawiła się Pani Dyrektor i powiedziała jasno na temat ośrodka zdrowia. Jeżeli chodzi o, żeby było też jasne, dla mieszkańców, dla Was, Państwa Rady, gmina jest organem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowia. On w swojej samodzielności jest samodzielny. Wójt rozpatruje skargi na Panią Dyrektor. Na jej działalność, udziela jej urlopu, powołuje, czyli ogłasza konkurs. Jeżeli chodzi o sprawy lekarskie, jeżeli są skargi na lekarzy, rozpatruje skargi jako pracodawca Pani Dyrektor. Tak jak w szkole, skargi na nauczyciela, mimo tego, że szkoła finansowana z budżetu gminy, nie rozpatruje wójt, tylko pracodawca, czyli dyrektor. Na dyrektora rozpatruje wójt i rada. Więc muszą być oficjalne informacje, żeby móc wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, konsekwencje, muszą być przekazane oficjalnie. No i trzeba taką osobę stronę, czy Panią Dyrektor zaprosić, wysłuchać, żeby też wiedzieć, jakie są argumenty, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No ciężko mi odpowiadać, bo ja tą jednostką, tą placówką jedną i drugą nie zarządzam. Nie znam wytycznych Ministerstwa Zdrowia, ani NFZ-u, jakie przekazywane są dla ośrodków zdrowia. Dopiero po uzyskaniu takich, nie wiem, informacji od Pani Dyrektor, jakie są wytyczne, to możemy ją zrozumieć albo nie zrozumieć i poprosić o lepsze działanie. No ciężko mi odpowiedzieć, naprawdę. Na to spotkanie Pani Dyrektor była zapraszana. Może z przyczyn jakichś zawodowych nie mogła przecież, no niestety nie jestem w stanie tego określić. Proszę bardzo. To ja mam prośbę do Pana Przewodniczącego, żeby w niedługim czasie zorganizował drugą komisję światową. Zaprosił Pani Dyrektor i mam prośbę, żeby jak mogę przekazać, żeby przedstawiła u nas w Polentowicach, ile osób było na przykład rok temu zapisanych w ośrodku zdrowia, a ile jest na dzień dzisiejszy, bo z tego co wiem, to bardzo dużo ludzi się wypisuje. Jeżeli nie zmienimy Pana Doktora, to nasz ośrodek upadnie śmiercią naturalną. Bo się okaże tak, że na drugi rok Pani Dyrektor powie, że u nas jest mało pacjentów, ośrodek jest nierentowny i go zamykamy. Czyli tak będzie na 90%. Także coś musimy z tym zrobić, bo jest ośrodek po remoncie, nowy, jest dużo pacjentów było i no, po prostu
źle by mi się stało, jakby ten ośrodek przestał istnieć. Także... Nie, no też nie wiem dlaczego pani, ale fakt faktem jest taki, że jak zaproszenie zawsze dajemy na tą komisję, to przeważnie pani dyrektor nie ma, no, a zawsze jest dużo pytań, no nie tylko tutaj od pana Wojtka, no i Grzegorz też. Tak? Coś możesz dokończyć, co chciałeś powiedzieć, bo... Właśnie no, mówię, bo bywam w Nańczowie, wiem, ośrodek w Nańczowie, no to nie ma problemu. Lekarz przyjmuje normalnie pacjentów, wchodzi się w maseczce, bez problemu. Przecież można umówić wizytę w Klementowicach, mówię, nie? Z lekarzem na godzinę. Nie mówię, żeby tam było 30 osób, tylko dobrze, niech przyjdzie Kowalski na 10, ktoś tam na 11, czy tam... No bo tak jest. Nie ma problemu. No. Przecież nie widzę problemu, żeby się chodzić w tym gabinecie. W ogóle wchodzi o Klementowice. Stoi jeden samochód na parkingu, przez cały dzień cisza, spokój jakby. Ale pana doktora. Pana doktora. Poza tym nie, widmo, ośrodek widmo. Z tym zrobić niestety, no. Z tym dzwonieniem też, bo nie ma takiego natłoku ludzi, w ogóle nie ma ludzi, tak bym powiedział, a telefon, ja wiem, że może być jedna dystrybutorka, no, ale przecież cały czas nie siedzi jedna, no, na pewno są dwie i nie ma tylu ludzi, bo nawet nie przyjmują tylu, no są w stanie nawet pewnie, nie wiem, ale no, żeby odebrać telefon, no to już bez przesady, no. Młodzi ludzie nie mają problemu, bo te kody i rzeczy to wysyłane SMS-em. Starsi ludzie tego nie mogą czytywać, nie wiedzą, czy to przyszło, czy nie przyszło, nie wiedzą, co ma i co tam. Jedna zasadnicza sprawa. Kiedyś powiedział, że dostał receptę i tam na recepcie był kod, jak miał na dłuższe tam ileś wypisane, to wszedł znowu z tą receptą, pokazywał ten kod. Znaczy, szanowni państwo, najlepszym wyjściem naprawdę byłoby, żeby pani dyrektor stawiła się tak, zaproszenie na komisję. Wszystko ma być wyjaśnione. Ja naprawdę nie wiem, jak wygląda sytuacja z osobami starszymi, które zadałem pytania, ale kody też są podawane przez telefon. Przez telefon jest podawany kod. No ciężko jest. Nie wiem, mówię o żonie i weź, no coś z tym drugą mówić. Czy to przyszło, czy nie przyszło, czy tego. Ja sam bardzo nie wiem, co tam czuć. Swój telefon służy. No to dopiero wyszle pali ten kod, no to sobie napisał na kartę poczeta, to znowu musi PESEL pamiętać. Musi być PESEL i ten numer trzeba odebrać w stronę. Dla młodych nie ma problemu, a starsi ludzie na pewno mają to. A jeszcze tak, jeden lekarz napisze, wynajmij u nas. Na jeden miesiąc albo jedno opakowanie, a drugi napisze na cały rok. I ten znowu pacjent nie wie, czy wszystkie ma leki na rok, czy tylko ten jeden ma leki, tak? Proszę. Jeżeli no, opowiadał mi człowiek, dzwoni lekarz, każe mu przysyłać, zrobić sobie zdjęcie i migdałków tak. SMS-em, no to coś jest chyba, no, to jest chyba niepoważne. Zdjęcie nogi też, bo rana się zrobiła. Człowiek 60 lat ma sobie zrobić SMS-em. Wszystko to, że jak ktoś chciał prywatnie pójść, to nie ma problemu, wszyscy cię przyjmą. Zapłacić 100-150 zł, to drzwi ci otworzą. Ale żeby gdziekolwiek pójść się leczyć, to sorry, no nie ma, nie ma, nie ma, tak jest. Ja wiem, moja mama mi sama to powiadała, że jak zapłacisz, to każdy ci drzwi otworzy, proszę wejść, ale do przychodni nie ma wejścia, nie ma lekarzy, nie ma wizyty. Kolega miał w myśleniu stan przedawał, bo się leczą ciśnienie dłużej i w ogóle tutaj go opiekło. Dzwoni do lekarza, mimo że jakiś efekt nie może być. Nie ma takiej opcji, żeby on to przyjął. No to w takim wypadku? No to co, no ładnie. Ale... A znowu przyszła pani z panem, który wyglądał bardzo źle jeszcze kiedyś jak przyjmował, to on mówi do córki, co pani mi trupa przyprowadziła?